Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. I atakuje mnie harpie znowu, ja pierdzielę, serio. Ty, się zgubiłem, ojojojojojo. No nie. No nie, tylko nie to. Nie, proszę. O, mogę skakać, znaczy wchodzić. Znaczy... Okej, okay, kolejna harpia. Właśnie zwróciliście mi uwagę. Jeden gościu, nie wiem, Adrian chyba, czy jakoś tak już powiem tak, że zapomniałem nazwy, wiecie? Ale dobra, mniejsza z tym. Właśnie dobrze mi zwróciłeś uwagę, ponieważ żebym nie używał. Nie wiem, czy dobrze, czy nie. Ale powiem wam, że mi to bez różnicy, czy atakuje takim mieczem, czy takim, wiecie? To mi jest bez różnicy, to i, bo i tak pierwsze zabije ich i tak zabije te harpie na przykład. Ponieważ jakbym użyło stolowego, to w, trochę powiem może źle to robię, ponieważ stolowy miecz tylko dla ludzi jest, ludzi i... No do ludzi na pewno tylko, a srebrny jest tylko do potworów, właśnie nie wiem. Czy atakować tym jednym mieczem, czy jak? O, ty! A, ty! A, idź! Jak nie chcesz atakować, to nie! Ja cię nie będę prosił do atakowania, tam... Jak tam chcesz... Harpio. Okej, idziemy teraz znaleźć ten dom. No właśnie, nie wiem, czy atakować takim mieczem, czy takim. Właśnie, nie wiem, wiecie, to mi to jest... O, kuu! Was za przeproszeniem. Was za przeproszeniem, kurde. O ja pierdzielę, serio. Wow, z tyłu jedna chyba. Czy mi się wydawało? Czego nie wyjdziecie tu? Boicie się mnie, to nie? Mi to chyba jest bez różnicy, wiecie moi drodzy, czy... będę z mieczem, czy jak? No nie wiem, sam nie wiem. Muszę jeszcze to przemyśleć, jakim będę mieczem atakował, ale zobaczymy jeszcze. Ale mi się wydaje, że będę atakować tymi obydwoma, wiecie? Tak myślę sobie, ale jeszcze się zastanowię się do kolejnego odcinka, jeżeli będę nagrywał, jakim będę mieczykiem atakował. Ale dobrze, że mi zwróciliście uwagę, ponieważ, no tak powiem, nigdy nie zwracam uwagi na to, wiecie? Ale źle robię właśnie. Jednak źle, trochę. Ponieważ... Trochę... Ale ty. Ale nie, mi to bez różnicy, czy, jaki będę mieczem atakował. I tak dam radę, może. Bo właśnie nie wiem, jak będzie jeszcze... Jaka będzie walka ze smokiem, wiecie? To jest też, powiem, trochę... Może być trochę trudność, ale... Ale jeszcze zobaczymy. Ale w tym czasie poatakujemy je, zabiliśmy, dobra. Czekajcie, ile myśmy mieli tych... zaraz, chwila, alchemia. Nie przepisy. Mutageny, trofea nie. Eliksiry, ulepszenia też nie. Książki, bronie. Gdzie to jest? Nie ma? Ja pierdzielę, gdzie to jest? No teraz trochę... chodzi o pióra. Dobra, mamy te pióra, okej, idziemy je oddać. Jednak oddamy je teraz, tylko zaraz, chwila, bo my tu chyba... Wow! What the fuck? Co to było? Ale nie, mi się wydaje, że tym srebrnym jakoś tak mi się lepiej walczy. Jednak jest różnica między tymi mieczami. Bo ja chyba teraz użyłem tego drugiego. Na pewno. Pięknie.
Takie coś mi się podoba, powiem wam. Bardzo mi się podoba taka walka. Dobrze mi zwróciliście uwagę. Dobra, już nie będziemy na ten temat mówić. Idziemy dalej. O, tu jeszcze kolejna jest harpia. Dobra, szukamy tego domu. Wergen dom Baltimora musimy znaleźć. No okej, okay, dobra. Zaraz znajdziemy. Ale nie, serio. Ja tak powiem wam, nigdy nie zwracałem uwagi na te miecze. Na przykład w jedynce i w tej części aktualnej, co my ją przechodzimy teraz. Więcej piórka. Doskonale. Przyznam, że nie miałem. A to jest. Okej. Okay. Mowy nie mam. Aj. Aj, kurde. Co jest? Zara, chwila. Fuck! Ej. Dobra, idziemy dalej, nie będziemy zbierać tego. Kurde. Kolejne zadanie niepowodzeniem. Ajajaj, zakończone. Czekajcie, ile my skończyliśmy tych. Znaczy, ile my nie mamy. Aha, 3 misje są niewykonane na razie. No znaczy niepowodzeniem zakończone. No dobra, nie jest źle, powiem wam. Nie jest źle, bo w jedynce troszkę mieliśmy chyba więcej, bardzo więcej. No bardzo dużo niewykonanych misji. Bardzo w jedynce. A w dwójce mamy dopiero 3. Powiem wam, że. Wow! Wow, oni tu przychodzą! O skurczysyn. Ja pierdziel. Ale on jest słaby. Dobra, idziemy, bo tu jest oj, to już się powoli, powiem wam, niebezpiecznie się robi, powiem szczerze. W tym miejscu, co jesteśmy aktualnie teraz. Oj, niebezpiecznie się robi. No ale cóż. Zaraz pójdziemy do tej mgły. Ale zaraz, chwila, bo my jeszcze musimy skończyć się na pewno. Koszmar Baltimora. Znajdź Wergen dom Baltimora. Zobaczymy jeszcze, jak tam będzie z tą misją. Ale mam nadzieję, że jej nie zlamię. Nie zlamię jej kolejny raz. A właśnie, czekajcie, my pomedytujemy trochę. Znaczy bohater odpoczynek. I do świtu, bo no, odpoczynek. Co jest? No, wybierz godzinę. No, co jest? No lol. No, what the fuck, o co kaman? A, już! Ja tego dobrze nie zobaczyłem. Dobra, idziemy dalej. Myślałem, że jeszcze medytujemy, ale jednak już nie. Moja wina. Właśnie, kurde, co jest nie tak znowu? Ja nie mogę. Znowu jest nie tak coś. Zara, chwila. Kurde, nie mamy znowu. Ajajaj. Kurde, dlaczego mi znowu. Dlaczego mi znowu, kurde. Ajajaj. No i jak ja teraz znajdę ten dom? Fuck. Ah, fuck. No, serio, kurde, lol. Nie, serio. Ajajaj. Kurde, znowu coś w ustawieniach jest nie tak, chyba. Tak mi się wydaje, rozgrywka. Okno statusu walki, to nie. Chwila. Opcje sterowania. To też nie. Grafika. Też nie. Muzyka, dźwięk. Też nie. Coś o tu powinno być. Trudne QET. To nie wiem, co to nawet jest. Nie wiem, kurde. Co jest nie tak z tym znowu? Lol. Kurde, jak ja teraz... Jak ja mam teraz go znaleźć, tego Baltimora? Fuck. Dziwne to. Bardzo. No ale nie, serio, jak ja mam... Kurde, go znaleźć teraz tego. Ja nie mogę. Tak to jest, jak kurde... Na mapie nie pokaże się w ogóle. Kurde, teraz będę kurde znowu lamił. Nie wierzę. Wszelki duch. Czekajcie, my jeszcze powinniśmy iść... Czekajcie, bo mi się przypomina chyba, że musimy iść jeszcze do... do tego. Jak mu tam... to nie ten domek, nie, to nie jest ten domek. Do tego, do Cecila Bordona chyba, ale... Ale chyba nie, nie wiem. Tu mamy Demetriusa, czekajcie. Baltimore był...
Nie chcę znowu kurde lamić tutaj, wiecie? Nie wiem dlaczego znowu nie pokazuje mi ta rzecz. Czy ten... Tu... To? What the fuck? Co to w ogóle ma być? Teraz jakoś jak inaczej porobili tutaj. Ej, o co kaman? Ale dziwne. What the fuck? Jak nastroje? Wszyscy czeka, wojownik byłbym... Ej... Bywaj. Ale nie, serio! To jest dziwne, panie pan. Bardzo dziwne, ta gra się zbugowała po prostu mi. Ale nie, serio. Powinno tu pojawić się taka strzałka taka pomarańczowa, tak jak widzicie, taka biała, tak, no strzałka tam na dole mapy właśnie, o, czekajcie, tu coś, o właśnie, może to jest on, Baltimore, co nie? Chyba o tobie, patrzcie, witaj, nie znam, Viva, jak, chcę za jasne. Nie, to nie jest on. Kurde, nie wiem właśnie jakie teraz jak go mam znaleźć. Ajajaj. Bo tu powinno... A, tu nie ma takiego czegoś jak... Bo powinno być coś takiego, wiecie? O, takie coś. Tylko nie wiem dlaczego mi znowu tego... Tak za bardzo nie pokazuje. Nie wiem o co kaman znowu. Nie wiem. Nie wiem gdzie to jest tak przede wszystkim, wiecie? Nie wiem. Nie orientuję się za bardzo gdzie jest ten... Ten dom tych... Dom tych krasnoludów wszystkich. Oni mogą być jeszcze w karczmie. Tylko gdzie jest ta karczma, to kurde. Będę znowu chodził tutaj pół godziny, tak jak ostatnio było w poprzednim odcinku. To chyba było tutaj? Lecz nie jestem pewny w 100%. Nie, to byłem już. No mówiłem, że znowu będę lamił. Ajajajajaj. Czekajcie, może spróbujmy. Tam na pewno nie. Tu mam jeszcze jakiegoś, to jest chyba ten... To nie. Jakiś jest Demetrius Anwar. To nie jest on nawet. Czekajcie, tutaj, o, tutaj może. Nie wiem dlaczego znowu, znaczy... Pierwszy raz mi się... wyłączył... Ten, co pokazywam, ten wam znaczek, o ten, nie wiem, ten śledzone... Zadania, nie wiem o co kaman tak przede wszystkim. Nie wiem co oni mi to porobili dzisiaj. To jest jakiś Andris, to też nie. Oho, no chyba mamy. O, tu są. Tu jeszcze jacyś są krasnoludy. Tu jest jakiś Bogner. Andris, Harald. Tu mamy. Też nie. No kurde, nie wiem gdzie on jest tak przede wszystkim, wiecie? Nie wiem. Nie orientuję się za bardzo. Tu nikogo nie ma nawet, to ja nie wiem. Nie wiem gdzie go szukać tak przede wszystkim. Tylko bez żadnych sztuczek. Oj, dobra. Kurde. Poszukajmy ich może. Tylko bez żadnych sztuczek. Burdon to też nie on. I po świętym spokoju, co? Tutaj to nie. Czarownicze, armia i baba na czele. Kurde, nie wiem. Przywyknij. Jezu, cicho tam bądźcie. Jezu, ludzie. Pozwólcie się chociaż zamknąć na jakiś czas. W tej grze. Tu nie ma nawet nic ciekawego. No kurde, znowu będę lamił. Ja nie mogę. Jak ja nie lubię lamić, powiem wam szczerze. Nie lubię. Oj, nie lubię. No ale cóż. Tak jak wspominałem bardzo, bardzo wiele razy. Musicie się przyzwyczaić do mojego grania. No ale też jak ktoś se niech się nie przyzwyczaja do tego. O, mamy, dobra, to jednak tutaj będzie, bo tutaj chyba byliśmy. Nie byliśmy. Tutaj chyba to jednak będzie ta drzwi zamknięte. No po prostu. A tu byliśmy już, kurde. A jednak nie byliśmy tu. Jednak nie, dobra, fajnie trafiliśmy. Dobrze jest. Ojoj, ile tych drzwi, znaczy ile tych schodów, ojoj. O, co my tu mamy, wow, tu nie wiem jeszcze chyba. What the fuck? Czekajcie, kurde. Nie przypominam sobie gdzie oni byli, ci krasnoludzi. Czekajcie, bo na pewno by oni byli w większości... Bo
to Baltimore. Jak on się nazywa? Baltimore, a. Haggard. To tutaj oni powinni być chyba. W tej karczmie. Tak mi się wydaje, ale... Nie, tu byliśmy już, kurde. Trzeci raz już jestem w tym domu, lol. Bo tutaj... Nie, to powinno inaczej się iść tam. Zaraz, zaraz, chwilę, muszę się zastanowić. O właśnie, czekajcie, mamy mapę przecież od tego, co nie? Oni są... Tutaj gdzieś, właśnie. Ja nie wiem, co ja to dzisiaj wyrabiam. W tym odcinku. W 24 bodajże. Tu byłem. Tutaj to nawet nie będę szedł, bo nie ma po co. Tutaj jeszcze jakiś domek jest. Skalen to też nie. Szukam Baltimora, tak? Baltimora. To też nie jest on nawet. Nie wiem, gdzie on jest tak przede wszystkim. Tutaj, o dobra, mamy jednak już to. On jest chyba, mi się wydaje, tutaj, ale w 100% właśnie nie jestem pewny, wiecie? Ale zaraz zobaczymy. O, jaka muzyka. Słyszycie muzykę już? Słyszycie już muzykę? Pogody dzień, ale już trochę wiesz. Zaraz masz w sobie, już nie chcę słuchać o latających babach. Tu idzie Waldo. To wystarczy, byle siąść na męskich portkach, by im brzuch urosł. Tu mamy... Chyba o tobie słyszałem. Tu mamy tego, Sheldona, Jarpena, Jaskra, Zoltana. Co jeden to większe cuda! Kurde, nie ma ich? What the fuck? No ej, o co kaman? Znajdź Wergen dom Baltimora. No kurde, powiem wam? No nie wiem. A, dom Baltimora, ja tego dobrze nie przeczytałem, wiecie? Moja wina. No kurde, jakbym miał ten znaczek, to by było, powiem wam, trochę... No łatwiej, nie wiem dlaczego to się wyłączyło samo, nie wiem. Muszę sobie... Może w ustawieniach coś nie tak jest włączone. Nie wiem. Jak coś, widzimy się za chwilę. Okej, witam was po przerwie, z powrotem. Z tej strony Mati i tak. Powiem wam tak, szukałem tego czegoś, co mówiłem po przerwie. No powiem wam, że obejrzałem sobie kawałek właśnie tego, zagrajmy w ten Wiedźmina właśnie w dwójkę, w tego znaczy Wiedźmina, nie w ten. I tak, no powiem wam, pokazało mi się to, ale powiem wam, nie do końca mi się to podoba, wiecie czego? Ponieważ tu nie widać tego czegoś. A jak na przykład wezmę na przykład tu, nie wiem czy to pokaże mi czy nie. O, pokazało jednak. No powiem wam, że może to był mój błąd z tym czymś. No trochę powiem, się wkurzyłem trochę przy tym, ale nie do końca. Witaj Wiedźminie w tych skromnych progach. No witam. Szukam krasnoluda, który mieszkał w tym domu. Nazywał się Baltimore. Mistrz Baltimore zaginął jakiś czas temu. Mistrzem czego był Baltimore? Był naszym kowalem run. Większego specjalisty świat nie widział. Od jego zaginięcia sporo wody upłynęło w Pontarze, a ja i moi uczniowie wciąż nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich run, które potrafił wykuć. Ale on ma spuchnięte, kurde, oczy, jak jeżeli widzicie. Jak zaginął? Pewnego dnia po prostu zniknął. Miewał paranoję, lęki, ale tak to jest z wielkimi artystami. Uważał, że ktoś chce go zabić. Zaginął bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Nie, serio, jakby po miesiącu poszukiwań, że ma podbite oka. Oczy znaczy. Bez ciała. Tak, żeby uszanować pamięć wielkiego mistrza. To wszystko? Najlepszy czeladnik Baltimora został kowalem run i życie toczy się dalej. Kto mieszka w jego domu? Nowym kowalem run został wierny uczeń Baltimora w mojej skromnej osobie. Dom otrzymałem razem z zaszczytem kontynuowania dzieła wielkiego mistrza. A tamte przegniłe drzwi? To wejście do starego warsztatu Baltimora. Mogę się tam rozejrzeć? Oczywiście, ale nie znajdziesz tam nic prócz złomu i pajęczyn. No okej, dobra.
jeżeli mi pozwalasz, jakąś nazywać chorak? A, ostatnio miałem, znaczy ostatnio mówiłem, że to jest chorus. Gogocik mi się znowu przypomina, ale dobra, mniejsza z tym. Dziwnie mam mikrofon ułożony, ale dobra, nieważne. Znaczy, przesunąłem go teraz trochę, ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, okej, okay. Co my tu mamy? Coś nam tu pokazuje, żebyśmy... O, coś przeszuka, o, mamy. Aha, ruda żelaza tylko dostanę, no fajnie. No fajnie, tylko... O, coś my tu mamy, czekajcie, tu trzeba użyć arda, tak? Znaczy, o... Ej no, what the fuck, irden. Nie, to też nie. Quen Axi, właśnie, Axi, co ja to kurde wyrabiam takiego? Nie wiadomo czego. What the fuck? To jednak nie to, to Quen jednak jest. No, what the fuck, o co kam, irden. No irden, kurde, używaj tego znaku irden, ja pierdzielę. O co kaman znowu? No używaj. O. No pojawiaj się tam w górnym rogu przy tych życiach przy tym pasku życia. No kurde, dlaczego nie mogę użyć tego? Ja nie mogę, serio. Serio. Ajajajajaj. Jeszcze coś tu znajdziemy ciekawego. O, widzicie? Jednak nie znajdziemy tutaj kosy, tak jak w CSGO. Szkoda, o, tasaka mamy. Co my tu mamy? Jakieś noże, rodzaje nożów. I jakiś sztylet, kurde. Dobre. A tu coś jeszcze znajdziemy ciekawego. A tu mamy, o, widzicie jak pięknie, piłę. Łuk? What the fuck? Od kiedy tu łuki są, widzimy nie. A tu mamy znowu rodzaje noży. Inaczej kos. No kosa w CSGO na przykład. A tu co my tu mamy ciekawego? Tutaj jakieś mamy, nie wiem. Jakieś kowadła czy coś takiego. Mniejsza z tym. No tu chyba nic nie mamy ciekawego, co nie. Kurde, nie wiem właśnie jakim. Czekajcie. Nie wiem dlaczego nie mogę użyć tego, nie wiem. Miecz bury chorągwi. Aha. No jeju, szybciej. 23 sekundy. No jaj. O, tu mamy beczkę, w której się kisi, znaczy kisi się kapustę. Albo na przykład w gociku są fajnie beczki w ogóle zrobione, wiecie? Bardzo mi się, w ogóle, jakby nie te źle zoptymalizowana gra, czy jakoś tak się mówi, mniejsza z tym. To by był... Fuck, nie to! Czekajcie. Quen Irden, jak chcę Arda użyć, no jo, lol. Czekajcie. No, o to mi chodziło, o. O, pięknie. Wow, co? What the fuck? O co kaman znowu? Holy shit. Ej no. Ale nie, serio, co mam zrobić teraz? No dobra. Stało tam. Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. Dobra. Okej. Okay. Ale zaraz, my tu coś jeszcze znajdziemy, czy nie? Chyba nie, tylko jakieś... Znaczy te... jak to się nazywa? Kamienie, kurde. Które to ktoś zamurował. I... kogoś... no kogoś to... zrobienie. Słyszałem jakiś rumor, Wiedźminie! Wszystko w porządku? Tak, to tylko gruz. Znalazłeś coś? No tak. Coś takiego. Nie potrafię tego odczytać. To starsza mowa, prawda? Zgadza się. On ma pomalowane oczy. Ja myślałem, że on ma kurde podbite. Jakiego? Nie wiem. Wskazówki wyznaczają drogę, którą trzeba podążyć. To może być miejsce, w którym Baltimore przechowywał swoje zapiski.
proszę cię, przyjdź do mnie, jak coś znajdziesz. To bardzo ważne. No okej, przyjdę. Tylko znowu, kurde. Ja pierdzielę, nie no. Oh my god. Dobra, gdzie masz notatki, ziomuś? Czekajcie, no ta książki, ty nie? Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. Czekajcie, studnia, czekajcie. Szukamy studni na razie. Którą? Kurde. Huceczka wie, gdzie ją można znaleźć, wiecie? No nie wiem, gdzie ją znaleźć. Tak trzeba ją, nie wiem. Za bardzo się nie orientuję, wiecie? Wiedźmin nie człowiek. To co, snapsa nie będzie? Nie. Cicho być. Jakieś kurde, gadać jakieś głupoty, duperele, spiruny. Kurde, szkoda, że znowu mi nie pokazali tego, tej strzałki, wiecie? Co to szkoda. Jest? W zielonym kubraczku, wśród czekajcie, psaczków, studnia była, mi się tak wydaje, na początku tego miasta. Chyba tak, ale... Powiem wam, nie jestem pewny w 100%. No właśnie, o to mi chodzi. Nie, to nie jest studnia, what the fuck? To nie jest studnia do jasnej ciasnej. Nie, to nie jest jednak to. Kurde, nie wiem, gdzie to trzeba znowu szukać tego czegoś. Trochę znowu będziemy się gubić znowu tutaj. Ej, nie ma to jak... Tylko Filippa Eilhart może wejść. Okej. Już sobie idę, Jorwecie, mój drogi. Awanturniku. O, kotełek. Dobra, szukamy tej studni tak przede wszystkim, tylko kurczę. Gdzie ją można znaleźć, to nie wiem. Pani Saskia ma poparcie boków, jak twierdzi? Nie ma poparcia, nie ma. I burzenie przyrodzonego porządku. Ja mam tylko poparcie. Żartuję. Nie, serio, czekajcie. Jeszcze raz sobie poczytamy te notatki jego. Dziesięć kroków w stronę rzeki, spacer w lewo niedaleki. Czekajcie. To jest, mi się wydaje, tak... Nie jestem pewny w 100%. Ale to jest chyba w tym... Tam, gdzie było... Gdzie tam szukaliśmy, znaczy tego miejsca mocy, mi się wydaje. Ale... Tak, nie wiem, nie jestem pewny, wiecie, w 100%. No nie wiem, muszę się zastanowić. 10 kroków w stronę rzeki. Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. Kurde, zagadka jak nie wiem co, serio, zagadka jest nie do rozwiązania. Powiem wam. Czekajcie, gdzie był... Czekajcie, jeszcze raz poszukamy sobie tego czegoś. Chwila. Żebym znowu się nie pogubił, bo tutaj to na pewno to tutaj nie to. To nie tutaj znaczy. Czekajcie, tutaj? No właśnie, powiem wam, nie jestem pewny w 100%. Kurczę. Powiem wam, że te zadania niektóre są takie skomplikowane. Właśnie nie wiem, czy to jest poboczna misja. Trudno powiedzieć. No ale cóż, trzeba ją zrobić, co nie, żeby dostać chociaż trochę doświadczenia. Czekajcie, źle poszli. A, wiem już, że trzeba iść. Okej, wiem już. To tędy sobie przejdziemy. Czekajcie, tutaj to nie, na pewno nie tędy. Czekajcie, tędy powinniśmy iść. What the fuck? A, tędy, dobra, mamy już drogę. No dobra. Zaraz poszukamy sobie tego, znaczy... Poszukamy sobie tego pewnie w kolejnym odcinku, ale... Na razie tam pójdziemy pewnie dopiero... No czy zobaczymy, czy to tutaj, czy to nie tutaj, zobaczymy, nie wiem. Nie jestem pewny w 100%, czy to tutaj ma być, czy to nie tutaj. No wiecie, możemy źle iść, nie w tą stronę. No ale kto wie, nigdy nie grałem, jak mówiłem wcześniej, nie grałem w tą grę. Tu nie wiem tak za bardzo. No ale cóż, pierwszy raz gram dopiero w to.
ale może mam nadzieję, że zaraz znajdziemy to, ale... No cóż, jak nie znajdziemy, to będziemy zawolamić, tak jak zwykle. Tak sobie myślałem, że szybko zakończymy tę serię, ale jednak nie, nie zakończymy szybko tej serii. Jeszcze mam trochę dostanie tych odcinków pewnie do przejścia, nie wiem, z 20. Maksymalnie 20, ale... No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz nie wiem. Na razie sobie poszukajmy, bo tu jest na pewno rzeka. Na pewno musi pójść, na pewno musi... Znaczy... Ten Baltimore na pewno jest gdzieś koło rzeki, na pewno. Mamy taki pierwszy jakby... jak to się nazywa? Jezu. Dowód. No coś takiego. Znaczy... Zaaktualizowałem sobie tak jakby tę zagadkę. Trochę, można tak powiedzieć, jak ująć. Mniejsze... No... W tym deseń, coś tam. Później... Gdzie śpi patron rozstajów? Kurczę. Kurde, dziwna zagadka, powiem wam. Wiecie? Dokończymy sobie to zadanko w kolejnym odcinku. Cześć.